Uwaga! W tym wywiadzie nie cenzurujemy bluzgów, dlatego film dozwolony jest od lat 18. W końcu wiesz, z gimnazjum skończyłeś, no to teraz może poszukać jakiejś poważnej prasy, a nie jakieś kurwa wywiady tutaj dla jakichś żydowskich magazynów. Czemu masz dziurę w spodniach? Bardzo się ucieszyłem z faktu, że zostałem tutaj zaproszony i jakby to był pierwszy mój wzwód od miesiąca, więc sam wiesz, no muszę jakoś celebrować. Try not to suck your own dick challenge. Uwaga, zaczynamy. To bardzo proste. Chodzi tylko o to, żebym po prostu powstrzymał się przed pociągnięciem sobie druta. Czy jest coś, czego YouTuber nie zrobiłby za pieniądze? Nie, nie ma czegoś takiego. Ja myślę, że każdy ma swoją cenę. Z tym jest właśnie tak, że często młodzi ludzie dochodzą do czegoś takiego, że mają bardzo dużo widzów, mają nagle ten zastrzyk subskrypcji i nagle czują się takimi w ogóle kurwa panami i władcami, po czym nagle zgłasza się pan sponsor i mówi: dobra, to teraz reklamujemy moje jakieś tam gówno i musisz to ładnie rozreklamować u siebie i dostaniesz za to 10 tysięcy złotych, nie? I ten YouTuber myśli sobie: 10 tysięcy złotych, przecież starzy mi kurwa nigdy w życiu tyle nie dali pieniędzy, bo dalej mieszka zwykle u rodziców, nie? 10 tysięcy, no nie, no to ja wam w ogóle takie świadczenia zrobię i tak dalej. Psują rynek, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jest taka, że często robią straszne gówno, bo też pamiętajmy o tym, że to są młodzi ludzie, którzy nie kumają tego, nie kumają, jaką krzywdę mogą sobie zrobić i marce właśnie poprzez coś takiego. Był jakiś czas temu taki koleś, który się nazywał Kolorowy Vlog. I to był młody chłopak, który mówił całkiem niegłupie rzeczy i był takim prawilniakiem. Dosyć taki, wiesz, hip-hopowiec tutaj. No taki, wiesz, yo, siemanko, tutaj, ja wam powiem, co mnie wkurwia i tak dalej. I to było spoko, po czym nagle jeden film robi, w którym opowiada o Pepsi, czy tam, Jezus, o czym on jeszcze mówił, czy tam o jakimś portalu, tam rzeczyzadarmo.pl, gdzie robi taką chamską, chujową reklamę. To się skończyło w ten sposób, że musiał usunąć dodawanie komentarzy, że musiał zablokować jakieś tam różne rzeczy i w końcu jakby tak dostał po dupie od tych ludzi, że chyba mu to psychicznie gdzieś tam siadło i zawiesił swój kanał. To też jest błąd firmy często, że firma często sobie myśli: ej, my wiemy lepiej, bo my przecież robimy te reklamy w telewizji, robimy je od 10 lat, nie? To więc może lepiej agencja niech w ogóle napisze youtuberom, z którymi mamy zrobić, niech ona im napisze teksty. I potem wychodzą takie gówna po prostu straszne, bo naprawdę agencja pisze teksty tym youtuberom i wsadza im coś w usta, czego nie powinna wsadzać. Nagle ci youtuberzy zaczynają mówić słowami agencji i to jest, wyobraź Podaj sobie... przykład. Nie podam przykładu, nie chcę tutaj niszczyć środowisko. To możesz sobie Maćka Budzicha zobaczyć materiał, to tam mniej więcej jest, są przykłady, które on podawał. Bardzo często to jest właśnie na takiej zasadzie. Wyobraź sobie dwóch kolesi, takich 30-40 lat, stoją przy komputerze i kurczę, teraz ten hip-hop jest popularny, to napiszmy coś hip-hopowego, żeby te dzieciaki tam tutaj rapowały, żeby tam było graffiti i żeby tam powiedziały: ej, ostra zajawka, człowieku, nie? No to jest właśnie tak, jak kurwa młodzieżowe teksty piszą staruchy, które kompletnie nie czują rynku. Ja pamiętam, jak pisałem Pana Samochodzika, bo razem z Ksawerem Żuławskim robiliśmy Pana Samochodzika, znaczy mieliśmy robić, ostatecznie nic nie wyszło, ale napisałem cały scenariusz do Pana Samochodzika, a miałem go napisać na podstawie tego scenariusza, który napisał jakiś 50-letni facet, który miał być młodzieżowy. I to było kurwa tak straszne, tak przerażające, że wyjebałem cały scenariusz i zostawiłem tylko imiona i nazwiska głównych bohaterów. Ile masz lat? Ja mam 32 lata. Stary, już jesteś stary, co ty się jestem, tak. Jesteś ponad dwa razy starszy od części swoich fanów, tak? Jasne, tylko chodzi o to, że ja w tym siedzę i ja to kumam, ja to znam, ja się interesuję. Jesteś ludzie, interesują się tym na podstawie tylko dlatego, że mają dziecko jakieś i: o, ja mam 16-letnie dziecko, ty tam Kazek, co wy teraz mówicie w tej szkole? No jak? Zajawkowicz? Dobra, Zajawkowicz. No więc wiesz, to jest na trochę takiej zasadzie. A ja w tym siedzę, ja mam bardzo dobry kontakt z widzami, ja czytam wszystkie komentarze od ludzi. Na początku nasze stosunki wyglądały tak. Co tam, Maczek? Gówno, naucz się mówić po polsku, uchodźco. Na górze róże, na dole banan, a my się kochamy jak Eugeniusz i Damian. Dobre bracie, chodź, zostawmy go. Wiem, że to jest pytanie, które pewnie dostajesz regularnie. 18 centymetrów.
Dobra, to drugie pytanie, to też regularnie. Gdzie przebiega granica dowcipu u ciebie? Tak, z Zofią Naukowską mi tutaj jedziesz i z granicą. Ciężko powiedzieć, gdzie leży granica, bo ja staram się śmiać z wszystkiego. Staram się śmiać też z trudnych rzeczy, tylko właśnie tak jak mówię, nie po to, żeby coś obśmiać, żeby ja próbuję pokazać jakiś problem albo ustosunkować się do niego w jakiś tam przerysowany sposób. Ja po prostu robię rzeczy, które mnie bawią i staram się nikogo może nie tyle nie urazić, bo na pewno gdzieś tam zawsze kogoś urażę, ale nikogo nie hejtować i nie jechać go, jak to ma w zwyczaju internet. Internet sobie upodobał właśnie tę sztukę hejtu i to sztukę takiego dojeżdżania ludzi. Ja jestem gościem, który stara się, to jest na zasadzie roastu troszeczkę, czyli jak komuś tam sobie tam wbijesz pilę, dopiekę komuś, czy to jakiejś grupie społecznej, ale nie mam z tym problemu, żeby oni to zrobili mi. Staram się być obiektywnym we wszystkim, co robię, bo tak jak mówiłem w jednym odcinku, jest to trochę Paulo Coelho, ale im jesteś bardziej obiektywny, tym możesz być prawdziwie subiektywny wtedy, nie? Głębokie, to prawda, jak Małgorzata Rozenek. Niedawno pojawiły się akcje. Był taki koleś z dobrym słowem, się nazywał. Nazywa się, ma taki kanał. A także, nie wiem, czy kojarzysz, taki też mąż stanu, bardzo taki fajny, ciekawy i naprawdę prawdziwy rasowy polityk, Zbigniew Stonoga. Zaczęli się bawić w łapanie pedofilów, nie? I to wszystko spoko. Ja jakby szanuję akcje tego typu rzeczy, ale to czasami ociera się po prostu o samosąd, bo nie wiesz do końca... To jest samosąd, nie ociera się o samosąd. No tak, ale nie wiesz do końca, wiesz, tak jak mówiliśmy o manipulacji, równie dobrze te wszystkie rzeczy, te wszystkie dowody, to wszystko może być zmanipulowane, a potem nagle bach, łapie się Bogu ducha winnego gościa. Ja nie mówię, że tamci są Bogu ducha winni, no ale załóżmy, że tak by się na kogoś trafiło. No i wtedy co? No i niby potem jest oczyszczony z zarzutów, ale wiesz, to jak w tym dowcipie, no nic, niesmak pozostał, no. Japonki mają bobra? Owszem, ale zupełnie innego niż Europejki. Otóż japońskie bobry są gładkowłose! Ponieważ youtuberzy trafiają do nieco młodszej widowni, tak? Mhm. Często. Czy uważasz, że na twórcach internetowych, czy na twórcach youtubowych, że ciąży na nich nieco większa odpowiedzialność? To też nie można tak mówić, że wiesz, że komuś wciskać na siłę tę odpowiedzialność. Bardzo dużo osób tworzy sobie YouTube'a hobbystycznie dla siebie, że chce wyrazić swoje poglądy, swoje opinie i nagle dostają strzałem w pysk, że ej, no sorry, ale ty edukujesz młodzież, robisz coś tam z nimi i tak dalej. Nie, ja nie chcę edukować młodzieży, ja robię jakąś czystą rozrywkę, czasem wyrażę swoją opinię. W internecie każdy odpowiada za siebie. Ja na przykład biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co robię i biorę pełną odpowiedzialność za tych młodych ludzi, bo ja chcę tych ludzi nauczyć czegoś troszeczkę. Chcę wyedukować, dobrze powiedziałem teraz? Dobrze, jest! Wyedukować ich chcę w jakiś tam sposób i przekazać im to, co jakieś pewne wartości, które ja mam i pewną tolerancję, bo widzisz, tak jak mówię, TVP jest przekonane, że ja jestem największym hejterem w ogóle internetu i ja nawołuję do nietolerancji, bo wzięli to na podstawie wywiadu z Mozilem, który zrobiłem, w którym mówię, żeby wypierdalał z kraju, skoro mu się tu nie podoba. I oni po prostu stwierdzili, jak ja mogłem tak zrobić i dlaczego on mnie nie pozwał? No właśnie, ale czy nie widzisz takiego niebezpieczeństwa? Właśnie ten case nie pokazuje ci tego, że ktoś może nie zrozumieć konwencji. Ale to dlatego mówię, słuchaj, debile pozostaną debilami i nie ma co ich uczyć. Znaczy, można uczyć każdego, próbować, ale jeżeli ktoś jest debilem, to po prostu dalej będzie tym debilem i dalej nie będzie przyswajał pewnych rzeczy, będzie zacietrzewiony na swojej własnej teorii, nie będzie przyjmował do wiadomości niczego innego, co jest poza tym, co on sobie sam wymyślił, czy tam ktoś mu jego autorytet jakiś napisał i to jest właśnie słabe. Ja staram się pokazać, żeby ludzie nie patrzyli nigdy w autorytety i też zawsze to powtarzam, żeby ludzie, dzieciaki nie patrzyły w youtuberów jak w jakichś bożków. Nie robili wszystkiego, co ten youtuber im każe zrobić, a niestety youtuberzy, ci młodzi ludzie wykorzystują bardzo często tę władzę, którą mają nad tymi 14-13 latkami w niefajny sposób. Najeżdżają na siebie nawzajem, każą tamtym rajdować kogoś. Właśnie, zabijmy ich, a potem zgwałćmy tylko w jakimś mrocznym, satanistycznym miejscu. Oto najmroczniejsze miejsce w całej Albanii. Tu trzymaliśmy Olewnika, a potem ukrywał się tutaj Tomasz Hada. Zerk, kurwa, chuj, trochę pierdolobiza! A czy kiedy zdarzały się takie sytuacje, że na przykład youtuberzy każą najeżdżać fanom swoim na siebie nawzajem, no, i robią jakieś nieporządku akcje, to czy środowisko jakoś reaguje? Środowisko youtuberskie? Mhm. Czy jest jakaś taka
wewnętrzna ostracyzm wewnętrzny. No jest. No mamy tutaj przykład Atora właśnie, gdzie kilku youtuberów pojechało go za jakieś tam rzeczy, które zrobił, nie zrobił, nieważne, to nie ustalajmy teraz, czy ktoś zawinił, nie zawinił. Jakie były reminiscencje tego? To było to, że został w kilku filmach zjechany przez tam 7 czy tam 6 dosyć dużych twórców i spadły mu chyba subskrypcje o 50 czy 40 tysięcy, więc to był dosyć duży cios dla niego i też dzieciaki, jak go widziały na ulicy, to go opluwały, w ogóle, wiesz, no był ostracyzm. Oczywiście parę osób przy nim zostało z takich mniejszych youtuberów, ale ci więksi w ogóle całkowicie się od niego odcięli i miał bardzo pod górkę. Teraz jakby nie ustalajmy, czy to słusznie, czy niesłusznie. No do sądu poszedł później, bo do sądu poszedł dużo później po tym, jak już zaczęły się, takie głupie już zaczęły się obrażania w jego stronę lecieć, które już nie były potrzebne, bo naprawdę można było jakby ignorować go kompletnie. Georgia, Georgia. Jak pamiętam początki internetu, a miałem internet dosyć szybko, bo chyba w 95 albo 96 roku, to przede wszystkim zmieniło się to, że w tej chwili obrazek z gołą babą nie ściąga się 20 minut. I to jest zajebiste, bo jak miałem te lat 12 czy 13, jak brałem mamie tego laptopa i potajemnie wpisywałem jakieś dziwne adresy i znajdowałem jakąś porno stronę i patrzyłem, o jest miniaturce zajebista, dobra, no to otwieramy. I czekam, kurwa, czekam. I mama już wracała i musiałem wszystko wyłączać. Albo podnosiła słuchawkę na przykład. I... Tak, bo podłączenie przerwało, PPP. PPP hasło, PPP login. Przede wszystkim postrzeganie internetu się zmieniło. Kiedyś to tylko taka nowinka, w tej chwili to jest nasze kurwa życie, ten internet. Kiedyś się mówiło o internautach, nie? Tak, sensie, internaut. Co się tak mówi, nie? A kim ty jesteś? A on jest internautą, tak, on jest internautą. Tak. Surfuje. Surfuje, tak. Surfuje po sieci. www, jego adres to www. Właśnie już chyba poznikało www, nie? Tak w ogóle już się nie wpisuje nawet w przeglądarce www coś tam. Moja mama wpisuje cały czas. Naprawdę? Mhm. A wpisuje z http /? Nie, chyba nie. Ten internet przypomina takie Mississippi, kurwa, z 47 czy 48 roku, gdzie już jest drzewo, na którym ma zawisnąć kilku murzynów i tłum, który tam stoi na dole i który ma pochodnie, ale oprócz tego hot dogi, nie? Więc wiesz, takie widowisko, kurwa, najlepsze. Circus Maximus. Kurwa, nic się nie zmieniło w sumie na tym świecie. Obczajcie sobie moich nowych znajomych na Facebooku, to nie ściema i filmiki, Ty mówić, możecie wierzyć lub nie, ale serio, zajebiście mnie wyruchali. O nie, kochana, to tekst zarezerwowany dla Zbigniewa Stonogi po wyjściu z ZUS-u. No i właśnie ta taka hipokryzja mnie najbardziej uderzyła w tym wszystkim, tych młodych ludzi. Bardzo często młodzi ludzie się wypowiadali, młodzi youtuberzy. Tylko oni w większości wypadków robili to tylko dla wyświetleń, bo wiedzieli, że gorący temat, to teraz ja powiem, jak to jest, że dziewczyny są totalne wywłoki, jak tak można się chwalić w necie i tak dalej. I to jest straszne po prostu pod tym kątem, że mówią to 17-latkowie. Ja niektórych tych 17-latków czy 18-latków znam i ja wiem, jakie oni rzeczy robili, jak byli napierdoleni albo naćpani mefedronem i różnymi innymi używkami. Ta hipokryzja z ich ust płynąca tylko dlatego, żeby te lajki były i że byłoby, o tak, przyklepanie piąteczka ze społeczeństwem po prostu, nie? I jasne, pewne wartości należy wtłaczać dzieciakom, ale nie kosztem po prostu tego, że... Tak naprawdę tu nie chodzi o te wtłaczanie tych wartości, tylko o właśnie te wyświetlenia jebane. Bardzo mnie to zabolało też dlatego, że nikt nie bronił tych dziewczyn. Nikt nie mówił, że słuchajcie, jeżeli facet mówi, że wyruchał kurwa jakieś tam laski, że 10 lasek wyruchał w ciągu jednego tygodnia, no to wszyscy go poklepują po plecach i mówią, no mistrzunio, no kurwa mój ziomek, nie? No ale jeżeli laska się prześpi z jakimiś kolesiami, no to od razu jest kurwą, szmatą i dziwką. I to jest straszne, że to jest tak postrzegane w ten sposób. I potem się zaczęły argumenty. Nie, bo wiesz, taki Paulo Coelho się zaczął u ludzi, kurwa. Klucz, który otwiera różne kłódki, jest zajebistym kluczem, ale kłódka, która jest otwierana różnymi kluczami z chujową kłódką, kurwa, po prostu takie przyrównywanie tego wszystkiego, no trzeba być naprawdę ciężkim debilem, żeby myśleć, że tak jest naprawdę w życiu. No.
Mariusz jest za aborcją dozwoloną do 5 roku życia, ale tylko w wypadku, kiedy dziecko jest niegrzeczne. Jaką de facto kontrolę mają rodzice nad tym, co dzieci oglądają w internecie? Nie mają właściwie żadnej, tak? Dlatego, no, że mają. Możesz wyłączyć telewizor, możesz zablokować pewne strony na komputerze, a dziecko może potem pójść do szkoły i obejrzeć samo na smartfonie swojego kolegi. Jasne, tak? Tylko wiesz co? Problem tutaj polega na tym, że tu nie chodzi nawet o kontrolę, że kontrolujesz dzieciaka, co ogląda i czy ogląda, tylko chodzi o to, żeby z nim porozmawiać, żeby czasami niekoniecznie dawać mu, żeby nie mam co zrobić z dzieciakiem, to masz kurwa tutaj iPada, to sobie pooglądaj przez 7 godzin bajki na iPadzie czy coś tam, tylko żeby z nim rozmawiać, mówić mu, to jest takie, to jest takie. To jest tak, nie można nikomu niczego zabraniać, nie zabronisz nic dzieciakowi, bo jeżeli zabronisz coś dzieciakowi, to on jeszcze z większą premedytacją pójdzie właśnie do szkoły i w szkole sobie razem z kolegą to zobaczą gdzieś tam w kiblu i potem, wiesz, jakby jeszcze bardziej będą podjarani faktem, że oglądają coś zakazanego. Nie należy zakazywać rzeczy ludziom w ogóle. Znaczy, no dobra, no, nie wszystkich oczywiście, no ale generalnie nie należy wychodzić z założenia, że zakaże komuś coś, to będzie, na pewno będzie to respektował. Bardzo często właśnie jest z dzieciakami tak, że no tak jak mówię, zabronisz, to jeszcze bardziej to zobaczy. Należy z dzieckiem rozmawiać, pokazać mu coś, wytłumaczyć, powiedzieć, że słuchaj, nie chcę, żebyś tego oglądał, znaczy możesz sobie to oglądać i tak dalej, ale nie zabronię ci tego, bo możesz to zobaczyć z kolegami, ale ja na przykład nie wyrażam aprobaty z tego powodu. Uważam, że to nie jest dla ciebie, że to nie jest dobre. Ale o czym masz gadać, skoro ty nawet jako rodzic nie wiesz, co oni oglądają, tak? W sensie ty nie będziesz wiedział, co... To się musisz dowiedzieć. Właśnie jak? Na tym polega, jeżeli nie masz kontaktu z dzieckiem, to się nie dowiesz, no. Jeżeli masz właśnie taki kontakt, że nie rozmawiasz z nim, to się tego nie dowiesz. Ja wiem wszystko, co moje dziecko ogląda, jak ogląda, gdzie ogląda, ile co ma ogląda. Lat? 7. Ale będzie miało niedługo 12, 13, no. 15, tak? No. I przestaniesz wiedzieć, bo nie będzie jak się będziesz mówił, miał 12, tak? To zaczyna myśleć wtedy już troszeczkę bardziej samodzielnie. I zaczyna sobie uwarunkowywać jakiś światopogląd w tym wszystkim. No ja sam byłem, wiesz, wychowywany w bardzo tolerancyjnym środowisku, a miałem okres, w którym byłem takim prawicowym ojowcem. Miałem łysy łeb, miałem koszulkę z krzyżem celtyckim. Co prawda na plecach miałem napisane cyrylicą Bułgaria nad Wsyćko, bo kupiłem to w Bułgarii. I to było zajebiste po prostu. Więc ja to troszeczkę nosiłem, wiesz, na zasadzie, ojej, teraz będę taki kontrowersyjny. Byłeś bułgarskim narodowcem w Polsce. W szkole się pokażę taki kontrowersyjny, ale z drugiej strony miałem też kolorowe bermudy i do tego glany, więc wyglądałem dosyć osobliwie, więc jeżeli mój syn nagle zacznie mieć jakieś światopoglądy inne niż moje, no to przecież ja się nie zabiję z tego powodu, tylko będę z nim rozmawiał, dyskutował, przeprowadzał rozmowy jakieś i czekał aż zmądrzeje. Ja się bałem mówić przed kamerą, bo 10 lat wcześniej byłem prezenterem w MTV, od tego w ogóle zaczęła się moja przygoda w ogóle z jakąkolwiek pracą. I byłem prezenterem MTV, byłem chujowym prezenterem MTV na początku, a potem byłem już naprawdę całkiem spoko, zaczęło mi iść i wtedy moja szefowa powiedziała mi, nie, wiesz co, musimy z tobą jakby skończyć współpracę, bo młodzież cię nie kupuje, młodzież cię nie kuma, młodzież nie rozumie twoich dowcipów, oni nie wiedzą, o czym ty mówisz. Nie jesteś młodzieżowym, potrzebujemy takiego yo, 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 ludziska, co tam, pokój? No i Łoza wzięli wtedy. Z całym szacunkiem dla Łoza, którego bardzo lubię.